Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Ela Kaflik. Jestem z moim mężem Piotrem Kaflikiem, który napisał książkę Rak, usuwaj przyczyny, skutki ustąpią. Jakbyście chcieli zakupić, to pod filmikiem napiszę moje e-mail, żebyście wysłali informacje. To my wam wyślemy i powiemy, jak cały ten proces jest, bo my wysyłamy te książki. Także praktycznie potrzebujemy wasz adres. I dzisiaj będziemy mówili. Staramy się mówić jak najwięcej na temat raka, bo tą grupę po to założyliśmy, więc dzisiaj będziemy mówili, dlaczego chorujemy na raka. No, Piotr, proszę. Dziękuję bardzo. Rak jest chorobą w bardzo dużym stopniu śmiertelną. Około 40% ludzi, którzy usłyszą dzisiaj na przykład, że pan ma raka, czy pani ma raka, czy pani dziecko ma raka, to 40%, czyli na 10 takich diagnoz, 4 kończy się śmiercią. Około 4%, 40% można powiedzieć. Czyli jest to, no można powiedzieć, uciążliwe i dokuczliwe dla całego społeczeństwa, bo epidemia raka, chociaż rak nie jest epidemiologiczny, epidemia raka nazywana już w tej chwili, bo tak dużo osób choruje na raka, że zaczyna się mówić o epidemii. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu, jak powstaje rak. Jeżeli wiemy, jak dlaczego to się stało, jak się stało, to jesteśmy bardziej spokojni. Wiemy z kolei, jeżeli coś się tak stało, jak do tego podejść, żeby to ustąpiło. Bo przede wszystkim to powinniśmy wiedzieć, co to jest, dlaczego i z jakiej racji u nas jest. Zaczniemy od początku, czyli od chwili urodzenia. Medycyna dzisiaj potwierdza naukowo, że każdy z nas już od chwili urodzenia ma komórki rakowe w swoim ciele. To nie jest tak, że one już tam były i czekają, i prawda, niektóre tam będą rosły, niektóre. Nie. Każdego dnia nasz organizm, czyli system odpornościowy i dziecka, i dorosłego, i wszystkich nas, zwalcza te komórki rakowe. Po pierwsze, nie będę się długo rozwodził, bo to jest bardzo duży, długi temat, żeby to przedstawić tak w konkretnym systemie od początku do końca. Więc nasze DNA próbuje tą uszkodzoną komórkę naprawić. Bo czym jest rak? Komórki nasze obumierają co jakiś czas i w te miejsce nasze DNA buduje następną komórkę, taką samą, najlepiej jakby była taka jak ta poprzednia, bo to by było najlepsze. No ale z tego co ma, to buduje tą komórkę w tym miejscu, czy przypuśmy na policzku, czy w palcu, czy na plecach, czy w mięśniach. Buduje się ta komórka. Naukowcy mówią, że 10 milionów komórek naszych obumiera dziennie. To znaczy, one nie to, że zachorowały i obumierają, one już zakończyły swój proces, już się zestarzały, jakby można było powiedzieć, i one przestają istnieć, organizm się ich pozbywa, a w te miejsce nasze DNA buduje komórkę taką samą jak ta, która została już zużyta, ja bym to tak nazwał. I idziemy dalej, życie toczy się dalej. 10 milionów komórek, ktoś by pomyślał, że bardzo dużo. Nie, nie dużo. My mamy kilka bilionów, czy kilkadziesiąt bilionów komórek w naszym ciele, co
to 10 milionów dziennie to jest bardzo mały procent. Nie będę teraz wyliczał, sami Państwo możecie sobie wyliczyć. No ale jednak 10 milionów obumiera z różnych powodów. Niektóre są zestarały się, a niektóre po prostu zostały uszkodzone. Uszkodzone przez związki chemiczne, przez radiacje, przez z powietrza brane te chemikalia i tak z jedzenia, z wodą i tak dalej. I ta komórka, jak ona się uszkadza? Każda komórka musi się budować w taki sposób, jaki DNA ma zapisane. Jeżeli w tym momencie, w tym DNA, na przykład uszkodzona jest jeden taki element, który mówi komórce, że jak się już odbudowała, to żeby już się dalej nie budowała, że stop, już stop, koniec, komóreczko, odbudowałaś się, od tej pory będziesz pracować dla mnie i na tym to polega. Ale bywa tak, że przez te chemikalia ten znak stop w naszym organizmie, w naszym DNA zostanie uszkodzony. I co się wtedy dzieje? Właśnie wtedy powstają komórki nowotworowe, czyli ta komórka do tej pory była sprawna, dobra, a w tej chwili ona ma ten znak stopu, żeby dalej się nie rozmnażała uszkodzony. Będzie się rozmnażać bez końca. Czyli nie ma, że ona doszła do. Urosła się na tyle, stop, dalej nie musisz się rozmnażać. A tutaj nie. Ten znak stop jest zlikwidowany czy uszkodzony i ta komórka będzie się rozmnażać dalej. Prawda? Te komórki zaczną się rozmnażać. Czyli powstaje taki zarodek raka, czyli nowotworu. Bo komórka powinna się już nie rozmnażać, a ona się rozmnaża. I co, jak to następuje? No jest jedna komórka bez tego znaku stop, z niej robi się dwie, z tych dwóch cztery, z czterech osiem, 16 i tak dalej. I to jest po prostu w ten sposób, że w tym miejscu potrzebna jest jedna mała ta komórka, a tych komórek będzie rosło w setki, tysiące, nawet w miliony. Czyli będzie rósł taki guz, prawda? Guz taki czasami duży, czasami mały taki, a on się zaczyna od milimetra, a w zasadzie nie od milimetra, tylko mikrometra, bo komórki nasze dopiero są widoczne pod mikroskopem. No ale jeżeli lekarze mówią i nauka mówi, że codziennie w naszym organizmie powstaje ileś tam. Nie 10 milionów, to nie. Ale powstaje ileś tych komórek nowotworowych, to dlaczego my nie mamy raka wszyscy od początku do końca? No bo nasz system odpornościowy, te komórki rakowe, albo próbuje je reperować, albo jeżeli nie da się zreperować, nie da się jej zapobiec temu rozmrażaniu, to wysyła tak zwane leukocyty T. Duża litera T, jak Tadeusz. I te leukocyty T, one tą komórkę eliminują, czyli ją zabijają, jakby można powiedzieć, unicestwiają, bo ona nie powinna tutaj być. W ten sposób to nie może. W ten sposób te komórki, które już się urodziły z podziału tej komórki wadliwej, też one, te leukocyty C dochodzą. I je eliminują jedno po drugiej i wracamy do zdrowia. To znaczy jeszcze, żeśmy nie zdążyli zachorować. No. Czyli zdrowie dalej mamy, nic nie czujemy, nic nie wiemy, że tam coś się działo. Tak w naszym organizmie jest, że do nas bakterie, wirusy tam wszystko robią, żeby się rozmnażać, a nasz organizm wysyła te swoje wojsko, które tych wszystkich intruzów tam, prawda, zwalcza. I tak toczy się życie minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu i tak dalej. Ale teraz co się dzieje, jak ta
Dlaczego te leukocyty T nie wytępiły tej wadliwej komórki nowotworowej, która się będzie rozmnażać? Dlaczego to się stało? No właśnie, tutaj jest cały ten problem. Nasz system odpornościowy był za słaby, żeby te komórki nowotworowe zwalczyć. Czyli można by było tak powiedzieć, nasze te leukocyty T, które najlepsze wojsko, które przeciwko rakowi jest w naszym ciele, za słabe są albo w małej ilości i one nie dadzą rady tych komórek zlikwidować. I to tak jest. One otaczają tego raka, otaczają ze wszystkich stron, ale te komórki się dalej rozmnażają, bo ten nasz system odpornościowy jest za słaby. Jeżeli nasz system odpornościowy jest na odpowiednim poziomie wysoko, to problem nie istnieje. Rak nie może do nas się dobrać. Tak to wygląda. Więc teraz jest tak, co dalej robić? No bo prawda, tutaj rak zaczyna rosnąć. Lekarze tam znajdą po tych prześwietleniach i innych, że o, tutaj masz takiego guzka jak ziarko grochu. Czasami jest jak ziarko maku, ale ono potem wzrośnie. Co prawda, to trzeba czasu. Nie to, że za godzinę będzie już taki wielki, ale za parę dni, za parę miesięcy, czasami tygodni, ten nowotwór będzie rósł. No więc trzeba by było jakoś go się pozbyć. No ale najłatwiejszym do zrobienia pozbyciem się tego nowotworu to jest przywrócić siłę tym leukocytom T, tym naszym obrońcom, temu naszemu wojsku. I nie tylko. Komórki tam są, krwinki białe, które zabijają bakterie inne i tak dalej. Wszyscy razem pracują. Tam nie ma tak, że jeden tylko, ale ten leukocyt T, ponieważ za słaby jest albo jakoś wadliwie zbudowany, bo nasz organizm nie potrafił go wybudować właściwie i silny, żeby był silny, nie daje rady. Czyli jak odbudujemy i wzmocnimy nasz system odpornościowy, to na logiczne myślenie będzie się działo tak, że te leukocyty zaczną być coraz silniejsze, zdrowsze, będzie ich więcej i one potrafią załatwić ten problem sami. Ile by tych rakowych komórek się nie natworzyło, no wiadomo, że jak taki guz jest już wielkości grochu, ziarka grochu, to tam są dziesiątki milionów tych komórek rakowych. No, zależy w jakim miejscu na ciele to się wytworzyło. Mogą być ciut mniejsze, ciut większe, ale to mniej więcej tak to wygląda ogólnie rzecz biorąc. I teraz, no dobrze, no ale to z jakiej racji ja mam taką małą odporność, bo ten rak powstał. A to przyczyny są różne. Po pierwsze, to mało bardzo ludzi przywiązuje do tego wagę. To jest psychika. Nasza psychika rządzi ciałem i nasza psychika potrafi tak nasze ciało zdołować, że ten system odpornościowy idzie w dół. Jeżeli nasza psychika ma dużo stresu i prawdopodobnie te stresy przechodzą w depresję, nie śpimy, cały czas myślimy o tym, co się stało. Różne są powody, w rodzinie różne tam rzeczy są, z dziećmi, a to jest pracy, a to tam inne rzeczy i tak dalej, a finanse, a budżety, a tak jakieś tam sprawy się toczą przeciwko nam, no to wiadomo, że nasz organizm to depresję może mieć. I teraz ta depresja i te
Stresy powodują, że nasz organizm jest w takim stałym alercie. To jest tak, jak gdyby wojsko dostało rozkaz, że jutro może się rozpocząć wojna. Wszyscy mają być. Jest tak, spać im nie wolno, prawda? Wszyscy pod bronią, mundury, wszystko, menażka z wodą, zapasy jedzenia, amunicji, tego wszystkiego. Wszyscy czekają, że może coś tam się stanie. To jest ten alert. I tak podobnie się dzieje z naszym organizmem. Nasz organizm nas po prostu ostrzega, że coś tutaj nie jest tak. No ale to my sami swoim tym rozumowaniem, czy prawda, tym takim zamartwianiem się, co może się stać, a może będzie, albo coś się stało. No przypuśćmy, no jest tak, że wypadek ktoś miał i na przykład córka w szpitalu, lekarze walczą, ale mówią, nie wiemy, czy stres jest bardzo długi, prawda? Bardzo, bardzo mocny. Taka osoba, myślę, że spać nie będzie całą noc, albo tak jak zając na miedzy. W czasie tego stresu, proszę Państwa, u nas wydziela się w całym organizmie adrenalina. Adrenalina to tak jak kiedyś, za dawnych czasów, 100 tysięcy lat temu, jeżeli było tak, walcz albo uciekaj. Stres był. Zwierzak jakiś nas zaczynał napadać czy gonić i to było tak, walcz z tym zwierzakiem albo uciekaj. I wtedy się obronisz. I ta adrenalina się wydzielała w takiej dużej ilości, co potęgowało, że nasz organizm, krew przyspieszała, bicie serca i tak dalej. I to wszystko po prostu, cukier się wydzielał. I tak, żebyśmy mieli w tej chwili bardzo dużo siły do tej walki albo do tej ucieczki. No bo prawda, to tak. No ale to zwykle było, że albo uciekł, czy się obronił, zabił tego, przypuśćmy, przeciwnika, tego zwierzaka. I stres mijał. To znaczy, wracał do normalności, że już jeszcze tam jakiś czas, prawda, się tym wszystkim przejmował, ale to już przeszło, minęło. Jest w tej chwili już w bezpiecznym miejscu, przypuśćmy, że bezpiecznie się czuje. Ale u nas, jeżeli coś takiego powstają, takie, przypuśćmy, brak pieniędzy, czy te, powiedziałem, ten wypadek, i osoba nam najdroższa leży w szpitalu, nie wiadomo, czy z tego wyjdzie, no to stres jest bardzo długi, prawda, i mocny. Wtedy tej adrenaliny w nas się wydziela strasznie dużo, a to niszczy organizm. Bo jeżeli to trwa godzinę, półtorej, dwie, czy dzień, no to jeszcze ten organizm jakoś tam da sobie radę. Ale jeżeli to trwa tygodniami albo miesiącami czasami, takie są sytuacje, no to wtedy nasz organizm siada, a szczególnie w pierwszym momencie to nasz system odpornościowy. System odpornościowy buduje się, ale on nie buduje już takich silnych tych białych ciałek krwi, czy silnej tych limfocytów, czy wszystkich innych tych rzeczy, które nas bronią przed wszystkimi chorobami i przed rakiem też. I teraz, jeżeli organizm się wyluzuje z tego stresu, to następuje taki wydech. No, jesteśmy bardziej już, albo przyzwyczailiśmy się do tego stresu, albo ten stres minął, to tak jak spuszczone powietrze, oddychamy swobodniej, możemy już spać, możemy już to, ale nasz organizm nie wrócił do normy. Ten stres powodował olbrzymie straty w naszym organizmie. Olbrzymie, no takie wycieńczenie organizmu i tak dalej. I ten organizm nasz jeszcze nie działa, nie jest taki silny. I tutaj po prostu jest tak.
Te komórki nowotworowe, które powinny być wyeliminowane, czyli zabite, tak po prostu już mówiąc tak ordynarnie, nie są zabite, nie są wyeliminowane i rosną. No to nasz organizm próbuje się bronić, ale jeszcze nie ma tej siły. I z chwilą, kiedy zaczyna powoli ten nasz system odpornościowy rosnąć, to teraz jest współzawodnictwo, ja bym powiedział. Tak jak w sporcie, w biegu, kto pierwszy, kto drugi. Czy ten rak zdąży szybciej rosnąć? Czy ten nasz system odpornościowy zdąży się poprawić szybciej, niż ten rak urośnie do takiej większej potęgi? I to jest po prostu ten czas, kiedy najwięcej ta choroba tego raka ujawnia się i jest wykryta. I teraz, gdybyśmy się na przykład mocno wzięli za odbudowę tego organizmu naszego, który jest przetrzebiony, bo tam różne rzeczy się czepiają, jeżeli ten nasz system odpornościowy osiada, to bakterie, wirusy, wszystko szaleje w naszym i tam nam sieje zniszczenia w całej naszym organizmie. Także to tak jest, tak to wygląda, prawda? I jeżeli my ten system odpornościowy zaczniemy podnosić do poziomu coraz wyższego szybciej, niż ten rak zacznie rosnąć, niż ten rak rośnie, no to te nasze wojsko, czyli system odpornościowy, te leukocyty i te białe krwinki i te inne wojsko, które nasz system odpornościowy produkuje, wykosi tego raka. Ten rak nie ma szans. Ten rak będzie malał, nie będzie miał możliwości wzrostu i tak dalej. A do tego służy bardzo dużo takich rzeczy, które powinniśmy w tym najgorszym czasie, kiedy wiemy, że lekarz powiedział nam, że mamy raka, wziąć się za robotę i odbudować system odpornościowy. Ale o tym systemie odpornościowym ja bym chciał, jak go zbudować, to my mówimy praktycznie na okrągło. Ale jeżeli ktoś by chciał posłuchać, to będziemy od początku mówili, co może spowodować, że ten system odpornościowy nasz urośnie do takiej potęgi, że ten rak się nie utrzyma. Nie ma prawa, prawda? Bo to w ten sposób jest. No wiadomo, lekarze mają inne podejście do tego, chociaż coraz więcej takich lekarzy, a szczególnie starszych lekarzy, przechodzi na tą stronę, że powinniśmy się sami bronić, a nie tylko tam do szpitala, na chemioterapię, to prawda, ja będę mówił w następnym, czy jeszcze w następnym odcinku o chemioterapii, co to jest i czemu to służy, czy to służy nam, czy nie. W tej chwili to tak powiem, chemioterapia to jest też wyścig, bo chemioterapia zabija wszystkie nasze nowo powstałe komórki. Czyli zabija i te dobre, które nam są bardzo potrzebne. No i zabija między innymi te nowotworowe, ale nie wszystkie naraz, bo to jest niemożliwe, bo ten guz jest taki, to te komórki z zewnątrz, niektóre będą zabite przez tą chemię. Natomiast już wewnątrz to musi być druga chemia, trzecia, czwarta, dziesiąta, nie wiem ile tam tych ma być serii i tak dalej. No ale to teraz jest tak. Każda ta chemia zabija również nasze komórki, te dobre. A to nie jest dla naszego systemu odpornościowego dobrze. Dobre. I wtedy nie jest taki wyścig. Czy ta chemia zdąży wybić tego raka? Czy ten rak prześcignie chemię? Zanim chemia wykończy tego raka, to nasz organizm
przejdzie do takiego etapu, że lekarze już mówią: nie, my już chemii, to chemii nie możemy podawać, bo ten człowiek umrze od tej chemii. I wtedy zaczyna się po prostu to zwycięstwo raka, że rak jednak no, przetrzymał tą chemię i dalej może rosnąć. To tyle na dzisiaj. O tych innych rzeczach będziemy mówili w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo. A ty wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, bo dużo mówimy na temat stresu, dużo mówiliśmy, tak jak powiedziałaś, na temat układu odpornościowego, a jakbyśmy może nagrali takie wideo, jak wpływ alkoholu ma na zdrowie i jak ma, wiesz, w związku z rakiem, bo jednak alkohol bardzo niszczy organizm. Dlaczego ja o tym mówię? Bo akurat dzisiaj słuchałam w tym Fox News. Był wywiad z lekarką i właśnie ona powiedziała, że teraz są nowe badania potwierdzające, że alkohol powoduje raka. I to takie było dosyć ciekawe. Ty piszesz w książce też, że trzeba odstawić alkohol, ale tak nigdy szczegółowo nie mówiliśmy, dlaczego ten alkohol trzeba odstawić. To jak tam będziesz chciał, to może w przyszłym tygodniu czy w którymś możemy się trochę skoncentrować właśnie dlaczego ten alkohol. Jeszcze co, że wiesz, że w sumie to piwo jest najgorsze. No i te silne drinki, ale piwo. Ale ja myślę, że piwo, bo piwo ma strasznie dużo cukru. A ile my już mówiliśmy na temat cukru, jakie No szkodliwy tam, jest, prawda? To tam jest wszystko będzie powiązane. To wszystko jest, zobacz, powiązane. Nie wiem, co ty o tym myślisz. dużo współzależności między Tak, jednym, tak. drugim i tak dalej. No, naukowe badania w tej chwili potwierdziły, nie tylko w jednym kraju, ale w dziesiątkach uniwersytetów na całym świecie, od Chin, Japonii, przez Europę, Afrykę, Amerykę Południową i Północną, że każdy alkohol, każda ilość alkoholu szkodzi naszemu organizmowi. Bo ludzie mówią: wiesz co, lampka wina, to tam jest, lepiej się trawi, lepiej się śpi i tak dalej. Może tak, ale naukowcy w tej chwili już biją na alarm, że tak nie jest. Jedno piwo dziennie albo jedno piwo na 5 dni nawet, to nie jest ważne. No ważne, ile tego i tak dalej, bo to czym więcej, tym prędzej to wszystko postępuje. No ale o tym będziemy mówili w następnym naszym spotkaniu. To Ela, bardzo dobrze, że ten temat No poruszyłaś. bo akurat dzisiaj, wiesz, oglądałam faks i tak mówię, wow, było na temat raka, jak jest coś na temat raka, no to ja zwracam uwagę i zawsze tak słucham. No dobrze, no to pożegnamy się i do zobaczenia za tydzień. Ja teraz zatrzymam.